意。吼吼吼！Mikołajki! Cześć, to ja, Kazio! Nadchodzi grudzień. Wszystkie liście z drzew już opadły i robi się coraz zimniej. Choć wciąż mamy jesień, w powietrzu zaczynamy czuć zimowy klimat. Dzieci z niecierpliwością czekają na początek grudnia. Wiecie dlaczego? No pewnie, że wiecie. Wszyscy wiedzą, że 6 grudnia przychodzi święty Mikołaj. Ho, ho, ho! Mikołaj co roku chodzi po świecie i rozdaje dzieciom prezenty. Nosi ze sobą wielki worek pełen słodkości i zabawek. Wieczorem 5 grudnia wszystkie dzieci idą spać. W nocy święty Mikołaj zakrada się do naszego domu i przynosi nam prezenty. Najczęściej wkłada je do naszych butów i skarpet lub chowa pod poduszką. Zdarza się też, że psotliwy Mikołaj ukrywa je w innym miejscu. 6 grudnia wczesnym rankiem dzieci budzą się i szukają swoich prezentów, a potem zaczyna się radosne rozpakowywanie. Mikołaj zostawia również prezenty u naszych krewnych. Rok temu przez przypadek podrzucił wielki worek słodyczy mojej cioci i babci, które mi go potem przekazały. Widocznie pomyliły mu się adresy. Ale to nic dziwnego, skoro jest tak zapracowany. Gdy święty Mikołaj ma trochę więcej czasu, może nam wręczyć prezent osobiście. Rok temu przyszedł do naszego przedszkola. Opowiedział nam ciekawą historię o swojej pracy. Później zapytał nas, czy byliśmy grzeczni. Poprosił, byśmy zawsze słuchali swoich rodziców i starali się być uczynni dla innych. Mikołaj bardzo się cieszy, gdy jesteśmy dobrzy i pomagamy swoim bliskim. Powiedział, że najgrzeczniejsze dzieci są przez niego nagradzane i dostaną prezenty. Na koniec rozdał wszystkim przedszkolakom czekoladowe gwiazdki i kolorowe lizaki. Widocznie wszyscy byliśmy bardzo grzeczni i Mikołaj to docenił. Wiemy już, że święty Mikołaj odwiedza tylko grzeczne dzieci. Warto więc przemyśleć swoje zachowanie. Ja w tym roku trochę napsociłem, ale staram się to naprawić. Pomagam mojej mamie w sprzątaniu. Pożyczyłem siostrze moją ulubioną zabawkę. I pomogłem tacie skręcić stolik do kawy. Napisałem też list do świętego Mikołaja, w którym przeprosiłem go za swoje zachowanie i podziękowałem za zeszłoroczny prezent. Jeśli też chcecie napisać list, zapytajcie o pomoc swoich rodziców. Opowiedzcie Mikołajowi, co się u was w tym roku ciekawego wydarzyło. Na koniec możecie go poprosić o prezent, który chcielibyście dostać. A jeśli nie wiecie, co napisać, dajcie mu rysunek. List koniecznie przekażcie swoim rodzicom i poproście o wysłanie go do Mikołaja. Nie powiedziałem wam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Dlaczego tak właściwie święty Mikołaj przychodzi do nas co roku 6 grudnia? Otóż dawno, dawno temu Mikołaj nie był jeszcze świętym i mieszkał z nami na ziemi. Był biskupem i bardzo dobrym człowiekiem, który cały swój majątek rozdał biednym. 6 grudnia zakończyło się jego ziemskie życie, ale jego dobre serce i cuda, które czynił, zostały zapamiętane i docenione. Mikołaj został uznany za świętego i zaczęło się jego nowe życie. Teraz, każdego roku w grudniu, święty Mikołaj odwiedza nas i obdarowywuje prezentami. Zmienił się też jego wygląd. Ho, ho, ho! Teraz wiecie już prawie wszystko o świętym Mikołaju.
Życzę wam wymarzonych prezentów i mnóstwa słodkości na Mikołajki. Na koniec mam coś jeszcze. Posłuchajcie świątecznej piosenki, którą dla was przygotowałem. Co za radość, co za cud. Przyszła zima, śnieg i mróz. Ciepły beret, kurtka, szal. Biegiem, biegiem w mroźną dal. Biegnie siostra, biegnę ja. Biegnę ja. Zostawiamy ślady dwa. Ślady dwa. Śniegu ślady dwa.